Główne wydanie zbliżeń. Anna Czcińska, zapraszam. Mija 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Walki toczyły się także w regionie, m.in. we Włocławku, gdzie stacjonował garnizon rosyjski. O wydarzeniach sprzed lat przypomina pomnik przy Alei Chopina, który upamiętnia m.in. powstańca, pułkownika Bekiego. Już od 1861 roku społeczeństwo włocławskie brało udział w fali manifestacji narodowych. W tym samym roku w mieście wprowadzono stan wojenny. Z chwilą wybuchu Powstania Styczniowego represje władz przybrały na sile. W czasie działań powstańczych Włocławek pozostawał jako siedziba silnego garnizonu w rękach rosyjskich. Wśród tych, którzy zapisali się na kartach historii, jest pułkownik Stanisław Beki, uczestnik Powstania Styczniowego, który karierę wojskową rozpoczął w Armii Toskańskiej. Nominację na pułkownika otrzymał od księcia Czartoryskiego w Paryżu. Jako dowódca stoczył kilka walk z wojskami rosyjskimi. W Bilnie obok Kowala został wzięty do niewoli, po czym przywieziono go do Włocławka. Po 7 dniach śledztwa rosyjski sąd wojskowy skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Mieszkańcy Włocławka uczcili jego pamięć w 1924 roku, stawiając mu pomnik, który został zburzony podczas II wojny światowej przez nazistów. Ze zniszczonego pomnika udało się uratować płaskorzeźbę, która została umieszczona na nowym pomniku przy Alei Chopina, który upamiętnia zarówno pułkownika, jak i pozostałych powstańców. Włocławek w latach między 63 a 64 rokiem XIX wieku był miejscem okrutnych represji wobec powstańców. W wielu budynkach ulokowane zostały doraźne więzienia. Na miejscu były też wykonywane wyroki śmierci. Od wybuchu Powstania Styczniowego mija dzisiaj 160 lat, ale główne obchody związane z tym wydarzeniem odbędą się w tym mieście w poniedziałek. Z Włocławka Natalia Kurowska. Zabawa do białego rana i pomoc, która płynie do osób potrzebujących. Po 3-letniej przerwie w Toruniu odbył się 11. marszałkowski bal dobroczynny. Udało się zebrać pieniądze dla 4 instytucji. Najdroższym wylicytowanym przedmiotem było dzieło Salwadora Dalego, sprzedane za 60 tysięcy złotych. Podczas uroczystego poloneza na parkiecie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki zaprezentowało się ponad 200 par. Goście bawili się do białego rana, a gwiazdami wieczoru były m.in. siostry Melosik oraz tancerze Jan Kliment i Natan Grzybowski. Krystyna Szalewska. Fantazje Franciszka Lista. Obraz nieżyjącej toruńskiej artystki został sprzedany za 40 tysięcy złotych. Podczas licytacji głównej pod młotek poszedł m.in. tryptyk portretów Mikołaja Kopernika, a nowy właściciel za kopię kodeksu Korwina zapłacił 30 tysięcy złotych. Chylę czoła, to wielki zaszczyt, żeby właśnie w takim celu przygotowywać się praktycznie cały rok do ważnego wydarzenia, na pewno towarzyskiego, kulturalnego, ale przede wszystkim poruszamy serca i to jest najwspanialsze. Na tak zwaną licytację cichą darczyńcy przekazali blisko 170 przedmiotów. Między innymi dzieła sztuki, biżuterię i ciekawe wydawnictwa. Jednym z najdroższych obiektów okazał się obraz Jacka Zielińskiego. Za taką samą kwotę, 6,5 tysiąca złotych, wylicytowano koszulkę Roberta Lewandowskiego. Najciekawszy jest kombinezon, który nosił Ireneusz Czop podczas kręcenia filmu Broadpeak, gdzie grał Macieja Berbeckę. Bardzo ciekawe są oczywiście kolczyki z bursztynem, ulubionym kamieniem naszej honorowej obywatelki, czyli Ireny Santor. W tym roku pieniądze zebrane podczas marszałkowskiego balu dobroczynnego zasilą konto m.in. całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla młodzieży, która mieści się na toruńskich Bielawach. W tej chwili mamy 14 podobiecznych, pracujemy 24 na dobę. To są dzieci z różnych rodzin, z różnymi trudnymi sytuacjami, bardzo delikatnymi i staramy się na tyle, na ile możemy udzielić im wsparcia. Dochód z imprezy przekazany zostanie także do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu oraz do Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie. Ta pomoc jest dla nas bardzo ważna i przeznaczymy ją niestety na prace remontowe w naszym domu. Potrzeby są wielkie. Nasz dom to jest stary, duży pałac, który wymusza na nas ciągle jakieś remonty. Obecnie w tej chwili jest to dostosowanie tego domu do wymogów przeciwpożarowych. Trwa liczenie pieniędzy. Ze wszystkich dotychczasowych edycji balu na cele charytatywne trafiło ponad 2 miliony złotych.
Joanna Wojnowolska, TVP3 Bydgoszcz. Otwarcie gabinetu Andrzeja Szwalbego, cykl koncertów, prezentacja kolekcji współczesnego malarstwa i nowego fortepianu z początku XIX wieku to tylko niektóre atrakcje roku Andrzeja Szwalbego zainaugurowanego w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. To właśnie Andrzej Szwalbe był inicjatorem przywrócenia życia kulturalnego w obydwu pałacach. Integracja różnych dziedzin sztuki. Ta idea przyświecała Andrzejowi Szwalbemu przez kilkadziesiąt lat jego działalności na rzecz Bydgoszczy i regionu. Wyraźne odzwierciedlenie znalazła w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. Udało nam się pozyskać znajdujące się dotąd od wielu lat w magazynach Muzeum imienia Wyczółkowskiego prace znakomitych polskich artystów, które wiele lat temu do Pałacu Starego kupował Andrzej Szwalbe. Ta kolekcja Brzozowskiego zawita z powrotem po wielu latach do Starego Pałacu. Dzieła Magdaleny Abakanowicz, Edwarda Dwórnika, Mariana Turwida i wielu innych artystów zdobią gabinet Szwalbego, który na stulecie zyskał nową aranżację. Wyjątkowość tej nowej aranżacji polega przede wszystkim na tym, że znalazła się tutaj część, fragmenty kolekcji malarstwa i grafiki współczesnej imienia Tadeusza Brzozowskiego, którą to Andrzej Szwalbe przygotował, kompletował pod koniec lat 80. Dumą Ostromecka jest kolekcja zabytkowych fortepianów. Z okazji stulecia urodzin Andrzeja Szwalbego Miejskie Centrum Kultury zakupiło kolejny, prawdziwy unikat z początku XIX wieku. To jest tak zwana pozioma żyrafa w pięknym biedermajerowskim stylu. No jest to cudeńko i dzisiaj Państwo go zobaczycie. Inauguracja roku Szwalbego w Ostromecku przyniosła też nowy cykl koncertów. Zainaugurował go Łukasz Ojdana, zwany słowiańskim pianistą jazzowym. Zagrał na czterech zabytkowych, odrestaurowanych fortepianach z ostromeckiej kolekcji. To jest dla mnie wielkie wyzwanie z jednej strony, ale też taki doskonały bodziec do tego, żeby się z tymi instrumentami jakoś wejść w jakąś relację i coś do publiczności powiedzieć za pośrednictwem tych wyjątkowych instrumentów. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, a kolejna odsłona roku Szwalbego w Ostromecku 19 lutego. Ostromecko, Urszula Guźlecka. Urodził się w Inowrocławiu, ale jego kariera rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. Gus Edwards był ikoną amerykańskiej kultury XX wieku, tworząc muzykę do muzykali i filmów. Na jego cześć w centrum miasta odsłonięto tablicę na skwerze, którego został patronem. To jeden z utworów Gusa Edwardsa, wybitnego amerykańskiego kompozytora. Urodził się w 1878 roku w Inowrocławiu, w dawnej żydowskiej dzielnicy. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie tworzył muzykę dla największych hollywoodzkich produkcji i broadwayowskich muzykali, jak chociażby do Czarnoksiężnika z Krainy Oz. To jest człowiek, którego piosenki śpiewali Frank Sinatra, Ray Charles, Judy Garland, Dean Martin. To są najwybitniejsze zupełnie nazwiska pierwszej połowy XX wieku. To jest człowiek, którego nuty wykorzystywano do pierwszego filmu dźwiękowego, czyli do śpiewaka jazz bandu. To właśnie obok jego rodzinnego domu, u zbiegu ulic Szerokiej i Rybnickiej w Inowrocławiu powstał skwer Gusa Edwardsa. O jego patrona wnioskował lokalny działacz i muzyk Łukasz Oliwkowski. W niedzielę oficjalnie odsłonięto tablicę upamiętniającą kompozytora. Aby w tym miejscu, w tej dzielnicy żydowskiej, dawnej dzielnicy żydowskiej, w której urodził się Gus Edwards, żebyśmy tak symbolicznie przybliżyli i pamiętali o tym fantastycznym muzyku pochodzącym z naszego miasta. Nowy skwer to także nowe zagospodarowanie centrum miasta. Jak podkreślają samorządowcy, Gus Edwards to kolejna po Poli Negri ważna postać dla Kujaw i Pomorza. Rok 2022 w województwie kujawsko-pomorskim był rokiem Poli Negri, czyli właściwie bardzo podobnej postaci do Gusa Edwardsa, urodzona w Lipnie, aktorka kina niemego. I to samo mamy tutaj, w Inowrocławiu. Uroczystość nadania nazwy była jednym z punktów obchodów imienin Inowrocławia. Uroczystym koncertem Filharmonii Pomorskiej uczczono jubileusz 50-letniej działalności chóru akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na przestrzeni tego czasu śpiewało w nim ponad 900 chórzystów, z których wielu przyjechało na ten wyjątkowy wieczór z różnych stron Polski. Jako Bogu cześć udali
Od tradycyjnych polskich kolęd poprzez muzykę ludową, klasyczną, rozrywkową, aż po wielkie formy wokalno-instrumentalne. Repertuar chóru akademickiego zawiera kompozycje różnych epok, co w dużej mierze pokazał koncert jubileuszowy. Najważniejszym aspektem tych 50 lat działalności chóru to jest możliwość po pierwsze obcowania z wielkimi artystami, chociażby tutaj w Filharmonii Pomorskiej, gdzie przygotowywaliśmy dzieła wokalno-instrumentalne dla wielkich dyrygentów. Obecnie w chórze śpiewa blisko 90 osób. Zarówno dawni, jak i obecni chórzyści podkreślają, że wspólna praca jest nie tylko szkołą śpiewu, ale i życia. To jest najlepszy czas, jaki w ogóle mógł być w moim życiu. Śpiewanie w chórze jest to przede wszystkim przepiękna podróż z cudownymi ludźmi, ze wspaniałymi dyrygentami. Na przestrzeni 50 lat chór akademicki prezentował swój kunszt wokalny w wielu krajach Europy, od Skandynawii po Hiszpanię, współpracując z wybitnymi dyrygentami i solistami. Ale chór to nie tylko repertuar i koncerty. To, co wyróżnia chór od innych zespołów, to jest wspólne tworzenie emocji, te spotkania, po wielu latach czasami, powrót do Bydgoszczy, powrót do Filharmonii, w której przecież przez te 50 lat chór zaśpiewał bardzo wiele koncertów, to jest na nowo przeżycie tych emocji, emocji artystycznych. Miłą niespodzianką podczas koncertu jubileuszowego była obecność założyciela chóru, entuzjastycznie witanego profesora Jana Lacha. Czuję dużą satysfakcję oraz wielkie szczęście, iż tej chwili dożyłem. A tak szczerze mówiąc, to rozwinęło się to bardzo. Podczas koncertu jubileuszowego chór i jego twórcy uhonorowani zostali licznymi nagrodami przyznanymi przez ministra kultury i sztuki, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, wojewodę i prezydenta. Entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność, chór akademicki wszedł w śpiewająco w nowe 50-lecie. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. Dla swoich wnucząt są ostoją i skarbnicą wiedzy. Po dniu babci dziś wszyscy dziadkowie mają swoje święto. Dzień dziadka to okazja do rodzinnych spotkań i życzeń. Jak pan się czuje w roli dziadka? Czy czuje się pan spełniony? Nie czuję się spełniony, bo jeszcze za mało mam tych wnuków. Może jak będzie więcej, może będzie wtedy lepiej. Zawsze jestem dla moich wnuków pomocny. No i nie rozpieszczam ich za bardzo, odróżnienia oczywiście od babci. Czuję przede wszystkim dumę z tego, że wnuczek jest bardzo ciepłym i miłym, uśmiechniętym dzieckiem i chętnie się z nami bawi. Daje to niesamowitą satysfakcję bycie dziadkiem. Jakoś tak sobie nie mogłem tego na początku wyobrazić, ale no, teraz jest super. Dla mnie przynajmniej najważniejsze jest zdrowie i taki spokój, który idzie od moich dzieci przez moje wnuki. Jak oni, wszystko u nich jest dobrze, u moich wnuków jest dobrze, no to ja jestem szczęśliwy i to mi wystarczy. I tego szczęścia życzymy wszystkim dziadkom, życzymy wszystkiego najlepszego, a do życzeń dołącza się Artur Onacki. Oczywiście, dla dziadków, dla babci, bo cały weekend należał do nich, ale należał też do sportowców, u nas m.in. piłka ręczna. W Bydgoszczy rozegrano pierwszy memoriał Dariusza Głowackiego, wieloletniego trenera i prezesa miejscowego AZS-u. Sukcesy sprzed wielu lat w piłce ręcznej to jego zasługa. Wiele, myślę, z jego strony atencji dla piłki ręcznej w Bydgoszczy to były dobre lata. Teraz był taki okres, powiedziałbym, średni. No i pojawiła się szansa, że od tego roku, właściwie już od ubiegłego roku, widać pewien progres. Dzisiaj drużynę mamy taką, której się nie musimy wstydzić. Turniej wygrała drużyna z Konina. Drugie miejsce zajęli gospodarze z AZS-u UKW Bydgoszcz. Więcej o sporcie w serwisie o 21.35. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Olga Brysiak, wieloletnia dyrektorka Ośrodka Kultury Medyk, dziennikarka i zasłużona działaczka na rzecz bydgoskiej kultury.
Olga Brysiak pochodziła z Kresów, ale miasto nad Brdą było szczególnie bliskie jej sercu. Dla wielu była bydgoską kobietą instytucją. Tak mówili o niej ludzie związani z kulturą w Bydgoszczy. To tutaj początkowo była nauczycielką języka polskiego, a następnie przez wiele lat dyrektorką Ośrodka Kultury Medyk. Pracowała również jako dziennikarka, a na kartach historii miasta zapisała się także jako działaczka na rzecz promowania kultury i sztuki. Aktywnie działała również w Towarzystwie Polsko-Włoskim, m.in. jako wiceprezes i w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zmarła w wieku 87 lat. Kolejne nasze informacje o 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.